Włóż monety do zlewów w hotelu. Podobno sporo turystów tak robi. Ten genialny patent pokazał mi były pracownik obsługi hotelowej. Łazienka w pokojach hotelowych w kilku szczegółach różni się od tej w domu, choć na pierwszy rzut oka wygląda podobnie, to okazuje się, że zlew jest ograniczony w swoich funkcjach. Zwykłe monety sprawią, że korzystanie z niego będzie o wiele łatwiejsze. Jeśli w twoim hotelowym pokoju nie ma pralki, Prawdopodobnie do przeprania ubrań użyjesz zlewu. Niestety zlew w hotelu nie ma korka, jest to zrobione ze względu bezpieczeństwa. Brak korka minimalizuje ryzyko zalania pokoju. Zwykłe monety i worek mogą go zastąpić. Wystarczy położyć worek na zlewie. Następnie ułożyć kilka monet na jego powierzchni, tak aby przykryły odpływ. Tym sposobem zrobisz prowizoryczny korek, który bez problemu pomoże ci napełnić umywalkę. Przepranie i namaczanie w niej ubrań będzie proste. Ten trik stosują podróżnicy na całym świecie genialne, prawda? Gdy tylko wchodzę do pokoju hotelowego, wkładam walizki do wanny. Możesz się ze mnie śmiać, ale ta zasada chroni mnie przed poważnymi problemami. To dobry nawyk, który warto stosować podczas wakacji. Zwłaszcza gdy nocujemy w hotelu, w którym nigdy wcześniej nie spaliśmy. Wiele osób zaraz po wejściu do pokoju kładzie walizki na podłodze lub łóżku, zaczyna wyciągać z nich ubrania i wieszać w szafie. To ogromny błąd. W pokoju mogą być niewidoczni goście, którzy mogą zagnieździć się w twoim bagażu. Mowa tu o pluskwach, które plagami występują w miejscach, gdzie przewija się sporo osób. W materacach i obitych meblach mogą żyć pluskwy, które przywiózł poprzedni lokator. Sprzątanie pokojów zwykle jest powierzchowne. Zwłaszcza w hotelach z dużym obłożeniem. Gdy wchodzisz do pokoju, pierwszą czynność, którą powinieneś zrobić, to wstawienie walizek do wanny lub prysznica. Jest to miejsce najdokładniej czyszczone przez obsługę. Następnie sprawdź czystość materaca, podnieś go i zobacz, jak wygląda łóżko pod nim, zajrzyj do szwów materaca, stelarzy i zagłówka. Pluskwy uwielbiają przebywać w wąskich szczelinach. Jeśli nie zauważysz nic podejrzanego, dopiero wtedy wyjmij walizki z wanny. Przewiezienie tych robaków z wakacji może cię sporo kosztować, dlatego warto poświęcić te kilka minut na ten test. Choć wygląda dziwnie, to może zaoszczędzić ci sporo problemów. Moneta w drzwiach twojego samochodu nie przyniesie szczęścia. Pozostawiona w klamce to znak złodziei. Jeśli więc zauważysz taką monetę, musisz to wiedzieć. Złodzieje wymyślają coraz to nowsze sposoby na kradzież. Czasami są zainteresowani tym, co masz w samochodzie. Innym razem chcą ukraść właśnie samochód. Automatycznie zamykane drzwi na pilota nie mają prawa się otworzyć. Więc jeśli gdzieś parkujesz, to po prostu klikasz kluczykiem i odchodzisz. Myślisz, że samochód jest zamknięty. Często nawet zostawiasz w nim różne rzeczy osobiste, bo nie jesteś świadomy, że ktoś może je łatwo i szybko ukraść. W końcu przecież zamknąłeś samochód i parkuje w miejscu publicznym. Okazuje się, że to jednak nie jest przeszkodą dla złodziei. Nawet w środku dnia nie muszą się do niego włamywać. Wystarczy im trik z monetą. Przestępcy wkładają monetę w klamkę. To blokuje drzwi. Ta prosta sztuczka sprawi, że drzwi z monetą się nie zamkną a o to chodziło złodziejowi? Najczęściej taką monetę złodzieje wkładają w klamkę od strony pasażera. Jeśli jeździsz sam, nie będziesz podchodził do auta od tej właśnie strony. Nie dotyczy to wszystkich samochodów. Lepiej sprawdzić więc na swoim samochodzie, czy trik z monetą sprawi, że drzwi się nie zamkną, unikniesz dużych problemów. Zwykła moneta rozwiązała problem z piekarnikiem. Od teraz posiadanie tak czystego piekarnika to bułka z masłem. Wszystkie przypalone resztki znikną raz na zawsze. Użyłam jednej naturalnej mieszanki. Wykorzystałam też trik z monetą. Do przygotowania specjalnej mieszanki użyj jednej małej filiżanki sody oczyszczonej. Wlej pół filiżanki wody. Dodaj jeszcze jedną filiżankę octu spirytusowego. Rób to stopniowo, bo na pewno powstanie piana. To reakcja z połączenia sody z octem. Ta mieszanka zdziała cuda w piekarniku. Weź gąbkę do naczyń, nakładaj mieszankę na przypalenia. Pokryj nią całą spaleniznę, która zapiekła się na spodzie piekarnika. Zrób to dokładnie. Resztę mikstury wstaw do piekarnika. Naczynie musi być odporne na wysokie temperatury. Zamknij piekarnik. Ustaw go na 100 stopni. Włącz na około 40 minut. Po tym czasie wyjmij miseczkę. Zacznij czyścić różdż. Wystarczy do tego zwykła gąbka. Nic nie musisz szorować. Przypalenia same odchodzą, cały brud zostaje na gąbce. Odwróć ruszt na drugą stronę. Po krótkiej chwili już jest jak nowy. Przetrzyj też szybę na drzwiach piekarnika. Brud i osad zniknął. Teraz zacznij usuwać mieszankę ze spodu piekarnika. Przesuwaj gąbką masę z sody i przypaleń. Przypalenia odchodzą jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Wystarczy zebrać cały brud. Jest to aż nieprawdopodobne. Po chwili nie będzie śladu po brudzie i przypaleniach. Jeżeli zostały gdzieś pojedyncze przypalenia, nie musisz ponownie robić mieszanki z sody, wody i octu. Wystarczy trik z monetą. To bardzo proste i skuteczne. Potrzyj przypalenia monetą. Zajdą na pewno. Każde miejsce, które z jakiegoś powodu soda nie zneutralizowała, możesz usunąć monetą. W efekcie piekarnik jest w końcu naprawdę czysty i lśniący. Przypalenia zniknęły. Aż trudno uwierzyć, że to ten sam piekarnik. Cały sekret to mieszanka sody z wodą i octem oraz moneta. Za te monety płacą krocie. Sprawdź w portfelu, czy nie masz jednej. Monety z PRL są wciąż w wielu polskich domach. Niektórzy nie są świadomi ich wartości. Dziesięciogroszówki z 1953 roku, złotówki z 1957 oraz 5 złotówki z 1958 roku są jednymi z najdroższych monet. W zeszłym roku dziesięciogroszówka z 1957 roku została sprzedana za jedyne 33 tysiące złotych. Kilka lat wcześniej za taką monetę wylicytowano niecałe 30 tysięcy złotych. Dlaczego jest taka cenna? Niektóre z nich nie mają znaku mennicy i to czyni je unikatowymi. Jeden złoty. Ale ten wybity w 1957 roku jest wart nawet ładnych kilka tysięcy. Warunkiem jest jego idealny stan. Moneta pięciozłotowa z 1958 roku. Z rybakiem też potrafi osiągać cenę kilku tysięcy złotych na różnych aukcjach. Te zachowane w idealnym stanie są wciąż poszukiwane, lub wybite bez znaku mennicy. Jeśli masz więc takie monety w domu, sprawdź ich wartość. Mogą być warte fortunę. Zawsze noszę kredkę w portfelu. Uratowała mnie w wielu sytuacjach. Dzięki niej uniknęłam sporo problemów. Kiedy poznasz trzy powody, dla których mam taką kredkę, sam zaczniesz ją nosić w swoim portfelu. Możesz z niej skorzystać w każdej chwili. Kredkę przed włożeniem do portfela zawin w kartkę. Kartka ochroni inne dokumenty czy pieniądze przed zabrudzeniem. Przyda się też czasami do pisania czy rysowania. I to jest pierwszy powód. Kredką zawsze możesz coś napisać. Zapisać numer telefonu lub adres. Możesz też w kryzysowych sytuacjach wezwać pomoc. Taką kredką napiszesz nawet na dłoni. Ołówek i długopis też do tego służy, dlaczego więc ich nie nosić w portfelu? Kiedy ołówek się złamie, a długopis wypisze, nie będziesz ich mógł już użyć, w przeciwieństwie do kredki. Drugi powód to bezpieczeństwo twojej karty płatniczej. Na pewno nosisz jedną lub dwie takie karty w portfelu. Kredka usztywni portfel. Dzięki niej portfel się nie zgina, więc twoje karty są bezpieczne. Nie złamią się. Może nigdy ci się to nie zdarzyło, ale różnie bywa. Trzeci powód to małe dzieci. Kiedy podróżujesz, zawsze taką kredkę możesz też dać dziecku. Będzie miało zajęcie bez względu na to, czy jedziecie autem, czy lecicie samolotem. Każde dziecko lubi rysować.